Z strony Wigi, i to było w kolejnym odcinku na kanale. No i stało się, dostaliśmy powołanie do reprezentacji, mimo że w to wątpiłem w poprzednim odcinku. No ale mamy formy, dużo bramek ostatnio strzeliłem, także dostaliśmy to powołanie na mecz ze Szkocją. No i gramy w wyjściowym składzie. Mamy informację od menadżera, że wyjściowy skład wygląda tak: Szczęsny, Bereszyński, Perkis, Pazdan, Wawrzyniak, Góralski, Błaszczykowski, Kucharczyk, Mierzejewski, Milik i Wigi. Czyli to jest taki połowie rezerwowy skład, ale myślę, że się dobrze sprawdzimy i może nawet zostaniemy powołani do podstawowego składu. Chociaż będzie trudno, kiedy naszym konkurentem jest Milik i Lewandowski w ataku. No ale kto wie, może będzie jakaś formacja z trzema napastnikami, fajnie by było. No to dobra, zagrajmy sobie ten mecz ze Szkotami. Zapomniałem zobaczyć, czy to jest spotkanie towarzyskie, czy jakieś eliminacje. Czekajcie, piszę tutaj to gdzieś. Mecz gramy u siebie, to na pewno. Tutaj w ogóle jeszcze macie całe ustawienie na ekranie. Tutaj jeszcze mamy rozgrzewkę Błaszczykowskim. Ale to mnie ciekawi, czy to są jakieś... Nie, raczej to będzie mecz towarzyski. Gdzie by tam na mecz ze Szkotami... O, towarzyski. Wątpię, żeby na jakiś mecz eliminacji wystawili taki skład na mecz ze Szkotami. Wystarczy zobaczyć, jak był ten mecz ostatni na Euro w Realu. Przecież ledwo co polska reprezentacja to wygrała. A gdyby nie Lewandowski, to byśmy tego meczu nie zremisowali. Tam chyba 2-2 było, albo... Nie, 1-1 czy 2-2. 2-2 było, bo Szkoci chyba dwie bramki strzeli, z tego co pamiętam. Dobra, tutaj Mierzejewski będzie nam podawał. Możemy się spodziewać podań od Kucharczyka. To jest dobra informacja, bo z Kucharczykiem gramy w jednej drużynie. W Legii chodzi mi o to. Teraz McCormack, Morrison, Murphy, Fletcher. No też mają wyjściową jedenastkę. Tą podstawową. W tym sensie. Dobra, gramy. My tutaj na lewym ataku. Będziemy próbować. A czekajcie, kamera. Przestawiamy się kamera. My będziemy grać na tej normalnej, co jest na trybie Zostań Gwiazdą. Popatrzcie, tutaj jest ustawienie współpraca, ale powinno się normalnie grać na tej kamerze. O, tutaj. W sumie też napiszcie w komentarzu, jak chcecie oglądać odcinki. No bo ja w sumie daję tą kamerę, bo wydaje mi się, że tak wolicie, ale może jest tak naprawdę inaczej, kto wie. Także piszcie też, jaką kamerę wolicie, czy tą telewizyjną, współpracę tak zwaną, czy tą tutaj z Zostań Gwiazdą, chociaż ta mi się wydaje bardziej realistyczna. No co prawda na tej telewizyjnej więcej widać na boisku, no ale zależy, czy chce się mieć trochę takiego realizmu, czy praktyki. Tak nie odebraliśmy piłki. Czy fajnie byłoby strzelić bramkę w tym meczu? Byłoby naprawdę super. To wtedy zbliżylibyśmy się do podstawowej jedenastki. Też mnie to irytuje, że nie ma w tej grze Stadionu Narodowego. Wiem, że gdzieś tam będzie przez mody, przez jakieś patche będzie dodane, ale że nie ma tak oficjalnie w grze. Tylko jest ten cały Sanderson Park, czy jak to się tam zwie. Bo co jak co, ale... Wow. Groźnie było. No bo co jak co, ale Stadion Narodowy jest jednym z ważniejszych w Europie. Przecież całkiem niedawno był finał Ligi Europejskiej na tym stadionie, więc czemu tego stadionu nie ma w grze? Ja rozumiem, że nie należy oficjalnie do żadnego klubu. Chociaż założę się, że na pewno są jakieś stadiony narodowe, jakieś reprezentacje w tej grze, które ogółem wyglądają tak samo jak narodowe, w sensie... No, do żadnego klubu nie należą. Czekajcie, bo... Wow, mogliśmy też jeszcze piłkę odebrać. Mamy już 30 minutę. Na razie nie stworzyliśmy żadnej groźnej sytuacji pod szkocką bramką. No, Szkoci oddali taki jeden groźny strzał. Niecelny, ale groźny. W ogóle, kurczę, mocno gramy rezerwowym składem. Przecież to nie ma Lewandowskiego. Nie ma Krychowiaka, nie ma Piszczka. Błaszczykowski nie wiem, czy gra. Kurde, tutaj się teraz pogubiłem w tym podaniu. Ale mam ocenę 6-0, także nie szkodzimy naszej drużynie. Aj, nie chcę, zakliknąłem.
Teraz zaszkodziliśmy, ale ocena nasza nie spadła. To jest w ogóle taki... Ten mecz jest takim sprawdzianem dla rezerwy, z trudnym przeciwnikiem. Dobry przechwyt, przejmuje teraz piłkę. Okej, okay. Czekajcie, bo tu Milik się wystawia, może... Niech piłka leci do niego. Interesująco zapowiada się ta akcja. Jest! Mamy bramę strzeloną, zarąbiście. Nie no, super mi to podał Milik. Ale jaka brama, nie no, okienko, coś pięknego. Nie no, stary, podanie epickie. I to z prawej nogi jeszcze bym podał. Z jego słabszej, bo przecież Milik jest lewonożny. Kurde, zarąbiście, mamy bramę. Także plan minimum jest spełniony. No, taki plan maksimum też jest wygranie tego meczu. Ale taki plan minimum jest wykonane, ale zarąbiście to strzeliliśmy. A w ogóle zobaczcie, mamy też numer 99 w reprezentacji. Myślałem, że będę miał tylko w klubie, a w reprezentacji jakieś mi nowy dadzą. Ale dali mi 99, zarąbiście. Dobra, tu mamy jeszcze powtórki, ale jest co oglądać, bo bramka jest ładna. No i zobaczcie, w ogóle pierwszy strzał na bramkę, już bramka, także skuteczność jest całkiem fajna. Ocena już 7-3 po strzeleniu tej bramki. Ale założę się, że nam spadnie. Teraz trochę źle obliczyłem ślizg. I wygląda na to, że to prowadzenie dociągniemy do końca pierwszej połowy. Byłoby fajnie. I trochę byłoby to lipnie, gdybyśmy sobie dali bramę wklepać pod koniec drugiej połowy. Ojeju, no to wykrakałem. Ja jeszcze zobaczyłem sobie powtórkę tej bramki, bo wydaje mi się, że ładna była. Za bardzo z tego ujęcia nie widzieliśmy tego. Albo widać, no strzał z strunnego miejsca strzelał. I chyba Fletcher strzelił. No trudny strzał. Z tego miejsca. To całkiem ostry kąt, no szczęsny tutaj. Szczęsny broni, tak? Tak. Myślę, że mógł to wyciągnąć. No ale dobra, no bramkę mamy strzeloną, mi na tym najbardziej zależało, żeby po prostu się pokazać w reprezentacji z dobrej strony. Żeby nie dać ciała, tak innym mówiąc. A teraz tutaj obrońca nas uprzedził. Tak szczerze ludzie mówiąc, to naprawdę szkoda mi, że nie ma szkockiej reprezentacji na Mistrzostwach Europy. To jest naprawdę bardzo dobra reprezentacja. No ale my tę drużynę wyeliminowaliśmy w 93 minucie, bo przecież ten remis wyeliminował reprezentację Szkocji z eliminacji. Ale też jakbym miał powiedzieć, kogo bardziej wolę, czy Irlandczyków, czy Szkotów, no to bym powiedział, że jednak Irlandczyków, bo... I Irlandcy kibice są naprawdę tacy bardzo fajni. Myślę, że wszyscy mają przed oczami obraz Mistrzostw Europy, tak? Europy chyba, to było u nas wtedy. W Gdańsku bodajże, gdzie kibice byli naprawdę w tragicznej sytuacji, tak za swoją drużyną. Myślę, że była taka przyjaźń polsko-irlandzka po tym meczu. Bo wszystkim się to spodobało. U nas to by po takiej tragedii jaką mieli Irlandczycy, to byłaby faza hejtu w internecie, wyzywanie tygodniami reprezentacji Polski, jacy to nie są źli, a kibice irlandzcy podeszli do tego troszeczkę inaczej. No tutaj straciliśmy piłkę. No także cieszę się, że ta reprezentacja jest teraz na Mistrzostwach Europy, ale jest jednak szkoda, że tych Szkotów nie ma. No grupa była taka, nie inna, bardzo trudna. Szkocja, Irlandia, Niemcy. Myślę, że jakbym miał wybierać tych wszystkich grup, do których chciałbym dołączyć na eliminację, no to tak, z której byliśmy, to byłaby ostatnią, do której chciałbym dołączyć. Do każdej innej, ale nie do tej. Ona była naprawdę ciężka. No i prawie wyszliśmy na pierwszym miejscu, no. Gdybyśmy chociaż zremisowali ten mecz w tym. W Niemczech. Właściwie już olać ten mecz w Niemczech, ale wystarczyło już wygrać ten pierwszy mecz z Irlandczykami, no to byśmy mieli to pierwsze miejsce w grupie. No bo na przykład Niemcy się potknęli na Irlandczyka. Chyba 1-0 było, ale to już tego już za bardzo nie pamiętam.
A tak w ogóle, ludzie, jeszcze jest jeden mecz w reprezentacji. Następny gramy z Bułgarią. Nie wiem, czy tam będę grał w tym meczu. Być może tak. Zresztą wydaje mi się, że to już będzie taka naprawdę full podstawowa jedyna. Chociaż na mecz z Bułgarią... W sumie bym ten rezerwowy skład wystawił na mecz z Bułgarią niż... niż na ten mecz ze Szkotami. Ze Szkotami bym dał podstawową jedynastkę, żeby się sprawdziła. Ale dobra, no... To są, kurde, znowu coś się śmieje. Za dużo piłek tracimy. Już się bałem, dobrze to symulka. Myślałem, że już mi się coś stało. W FIFA 15 miałem całą masę kontuzji, a tutaj jeszcze nie miałem ani jednodniowej pauzy. W każdym meczu grałem, jaki miałem. Nie miałem takiego meczu, w którym bym nie grał na razie. Ciekawe, czy tutaj są kontuzje, bo naprawdę zaczynam tracić... jakby to powiedzieć, może nie wiarę, bo to jest tak źle powiedziane, ale tracić przekonanie, o, że kontuzje w tym FIFA 16 istnieją, jeśli chodzi o tryb zostań gwiazdą. I proszę, wchodzi Robert Lewandowski na boisko za Michała Kucharczyka, dość dziwna zmiana, wygląda na to, że będziemy grać z trzema napastnikami. Albo jakieś dziwne ustawienie będzie, ale nie mamy informacji o nowej pozycji, także zobaczmy sobie... Tak, trzema napastnikami gramy, no zobaczcie. Ciekawe rozwiązanie. Właśnie mówiłem przed meczem, że to by było bardzo ciekawe, gdybyśmy zagrali w tym meczu trzema napastnikami. No i proszę bardzo, trener tutaj coś kombinuje. Więc kto wie, czy nie będzie jakaś zmiana formacji na jako podstawową formację naszej reprezentacji. Na razie gramy z tymi dwoma napastnikami z przodu, ale ciekawe jakby to było, gdybyśmy grali z trzema. Dobra, bo piła prosto do nas, ale to ani na strzał. Dobra, słabszą nogą, kurde. Odebrałem mi piłę, znowu tam jakieś symulki robi, ale dobra, nie będziemy nurkować. Wstawa i gramy. Nie będziemy tutaj wymuszać. Robert Lewandowski. Kolański. Kurde, ja im tutaj przeszkodziłem. Aj, myślę, że tu lepiej było o podanie prosić, niż kazać mu... Raczej nie kazałem mu strzelać, sam strzelił, ale... Myślę, że jakbyśmy poprosili o podanie, to byłoby tutaj coś groźniejszego. Piszczek wszedł na boisko. Zobaczcie, na prawą stronę. Dziwne trochę. Nie wiem, czy Piszczek grał kiedykolwiek na prawej obronie. Nigdy nie zauważyłem tego. Zawsze, raczej na lewym w sensie, stronę sobie pomyliłem. Zawsze go widziałem na prawej stronie. Czy to w Borussii, czy to w reprezentacji. Gramy szeroko bardzo. Zobaczcie, jak mnie tam te strzałki ściągały. Wow, ładny strzał, kto to strzelał? Błaszczykowski. Bramkarz dał siebie wszystko. Kurde, nie, za dużo piłek tracimy, za dużo piłek, szkodzimy naszej drużynie. Ja tu biegnę jak szalony za tym typem, żeby to naprawić. Kurde, ale dałem ciała. Gdyby nie ta bramka, to bym powiedział, że naprawdę zagraliśmy gówniany mecz. Bramka ratuje wszystko. Już wiecie, jak też gram w Ekstraklasie, tam się po prostu pewnie czuję, tam są mało skillowo zawodnicy po 65 overallu, a tutaj to jest trochę ciężej. No ale dobra, zremisowaliśmy ten mecz. Można by powiedzieć, nudne spotkanie, ale to nieprawda. No dalej nieprawda. Dziwnie powiedziane, no. Ocena 6-5. Polański, nie wiem, czy zasłużenie tą ocenę dostał. No, Lewandowski 5-8, no ale on nie miał za bardzo okazji, żeby w ogóle mieć piłkę przy nodze. No na pewno... No Milik został tak samo oceniony, mimo że bramki nie strzelił, ale nie miał pewnie takich głupich strat. No jedynie został wyżej od nas oceniony Polański, który został zawodnikiem meczu, Błaszczykowski, Szczęsny. No i oczywiście Milik na równi z nami. Na rezerwie jeszcze jest Wawrzynia, który zszedł w pewnym momencie. Też miał lepszą ocenę od nas. No tam podawał. O, patrzcie na statystyki.
Jeden strzał tylko oddaliśmy i to był mój ten na wagę bramki. Szkoci oddali 3 i 2 celne, w tym jedna bramka. Bułgaria, patrzcie, Bułgaria wygrała z Holandią 2-1. O ludzie. A właśnie teraz z Bułgarami będziemy grać. No i tutaj symulujemy mecz, całe szczęście. W ogóle jaka jest jedenastka wyjściowa? Piszczek, Pazdan, Salamon, Pawrzyniak, Polacki, Polański, Grosicki, Rybus, Wolski, Milik, Lewandowski. Czyli to już jest ta, no, normalna jedenastka. Myślę, że jakby była możliwość w tej grze wejścia gdzieś w którejś minucie w meczu, to na pewno byśmy się... na pewno byśmy w którejś minucie weszli na boisko. Bo nie ma... nie widzę innej opcji, żeby trener nie dał nam szansy po takim meczu na grę, chociaż przez 20 minut. Ale zobaczmy, jak sobie tutaj Polacy poradzą z tymi Bułgarami. No, Bułgarzy zaskoczyli, wygrywając Holandium u siebie 1-0. Zobaczymy, jak to będzie z nami. Na razie zgarniamy tutaj kartki. Wawrzyniak strzela bramkę, 53 minuta. No, król Wawrzyn w formie, jak widać. Dobra ocena w poprzednim meczu, tutaj strzela bramkę Are Rangelów, strzela, wyrównuje stan meczu, no i znowu mamy 1-1. No trochę na mnie zaskoczenie, bo myślę, że tutaj Polacy powinni sobie poradzić z tą wyjściową jedynastką, która tutaj jest. Nie ma żadnych, tutaj widzę, wyjątków. Jedynie bym się czepnął Wawrzyniaka, no ale strzelił bramkę, więc może jednak sobie darujmy. Wolski grał na SPO? Tak jakby z tego to wygląda. No nie wiem, no w sumie. Wolski, nie wiem, czy nawet Wolski został powołany na Euro. Nie pamiętam dokładnie. No i teraz mamy mecz z Bełchatowem, no to oczywiście gram poza kamerą, bo to jest mało ciekawy mecz. No jak widzicie, tabela prezentuje się tak, mamy aż 12 punktów przewagi w tym jeden mecz do przodu, naprawdę nieźle lecimy. No tutaj się zaraz zacznie też Puchar Polski, będziemy mieć mecz z Piastem Gliwice, ale ten mecz też będę grał poza kamerą. Wydaje mi się, że awansuję, wtedy wam pokażę mecz półfinałowy. No, najwcześniej wam pokażę raczej mecz półfinałowy Pucharu Polski, o ile jeszcze tam dojdziemy, no ale myślę, że tak. Tutaj wymagania, asyst, trzeba jeszcze asystę jakąś zdobyć. Celność strzałów mamy spoko. Średnią ocenę, no na razie też ok, właśnie taką idealną, 7.30. Czekajcie, jeszcze niech zobaczymy na ten kalendarz, żebyście mniej więcej wiedzieli, kiedy będzie następny odcinek, w jakiej fazie sezonu. No tutaj mecz z Wisłą będzie ciekawy. Nie wiem, co z tym transferem zrobić, ale jednak mi się dalej wydaje, że zostanę do końca sezonu i będę walczył o króla strzelców. Jak nie zdobędę, no to wtedy będę żałował. A ja będzie mecz z Piastem. Tu wydaje mi się, że tutaj będzie albo tutaj odcinek z meczu z Poznaniem. To zależy wszystko od tego, w jakim miejscu tabeli będzie Poznań. No i tutaj będzie mecz z... pewnie tutaj zostanę powołany na mecz z Ruskimi albo z Włochami. No tutaj na pewno odcinek wam nagram, jak zostanę powołany, bo oba mecze są bardzo ciekawe i mamy tutaj wymagających rywali. No z Włochami to będzie naprawdę zarąbisty mecz do nagrania. Tutaj jest później ten podział na strefę mistrzowską i spadką, ale zapomniałem, że ja tak miałem FIFA 15 za sprawą moda. Nie wiem, czy FIFA 16 wprowadziła ten, jakby to powiedzieć, tą formę sezonu tutaj do gry dla polskiej ekstraklasy. Myślę, że tak, no jak nie, no to trudno. Najwyżej się będziemy mieć mistrza i szybciej z klubu uciekniemy. Na razie przybliżona wartość to 7,5 miliona. No jeżeli chodzi o ten odcinek, no to już jest tyle. Jeżeli odcinek wam się podobał, no to zostawcie łapę w górę. No i widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie, trzymajcie się, cześć.